muzykoterapii każdy z nas słyszał o tym, że jest wykorzystywana przez medycynę do przywracania zdrowia. Ale muzyka ma pozytywny wpływ na życie każdego z nas. Jej słuchanie czy gra na instrumentach między innymi przyspiesza rozwój intelektualny, uwrażliwia, podnosi samoocenę, pomaga się zrelaksować. A im kontakt z muzyką wcześniejszy, tym rezultat lepszy. I nawet jeśli efekt Mozarta jest tylko mitem, to wiele innych skutków zostało potwierdzonych naukowo. Nawet amatorskie muzykowanie sprawi frajdę nam, a nie uprzykrzy życia sąsiadom pod warunkiem, że mamy odpowiedni instrument. Wtajemniczeni wiedzą, gdzie instrumenty znają od podszewki. Wszyscy znamy powiedzenie, że muzyka łagodzi obyczaje, ale przecież nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że muzyka także wpływa pozytywnie na nasze zdrowie, prawda? No dokładnie, tutaj zwłaszcza rodzice nie do końca są świadomi tego, że dzieci, które grają, czy mają kontakt z muzyką bezpośrednio, dużo lepiej się uczą, mają lepsze wyniki w nauce, zwłaszcza jeżeli chodzi o języki obce, potrafią się lepiej skoncentrować, czy po prostu ich rozwój psychofizyczny jest dużo lepszy. Mówimy to o tak zwanym efekcie Mozarta, prawda? No ale dodajmy, że gra w wieku młodzieńczym czy dziecięcym skutkuje także później, prawda? Tak, osoby starsze, które w młodości czy w dzieciństwie grały na instrumentach, lub po prostu dużo słuchały muzyki. Tak, mają dużo mniejsze predyspozycje do zachorowania na demencję czy Alzheimera. Oczywiste jest, że muzyka klasyczna pozytywnie wpływa na człowieka, ale obalmy też inne mity, bo również inne gatunki są efektywne, prawda, dla naszego zdrowia. Tak, dobrym przykładem będzie tutaj heavy metal. Nawet heavy metal. Osoby, które słuchają tej muzyki, potrafią być dużo bardziej zrelaksowane czy odprężone. A raczej to nam się właśnie z agresją kojarzy. Dokładnie tak. Prowadzono nawet badania na dwóch grupach w uniwersytecie. Osobom, które puszczono heavy metal, okazało się, że są bardziej zrelaksowane i odprężone od osób, które tej muzyki nie słuchały. A skoro tylko słuchanie muzyki jest tak dobroczynne, to jej tworzenie może się okazać cudownym lekiem, nawet jeśli są to tak subtelne dźwięki. Mała, lekka, kolorowa, skacząca pchła, czyli ukulele, który w ostatnich latach przeżywa swój renesans, to idealny instrument dla początkujących muzyków. Ale można też wybrać coś większego i ponadczasowego. Chłopak z gitarą to jest to. Nigdy Dokładnie. Nie wyjdzie z mody, prawda? Gitara zawsze była popularna. Gitary dzielą się na kilka rodzajów. Gitara klasyczna, akustyczna i za ścianą, elektryczna i basowa. Takie muzykowanie to jedna z przyjemniejszych form spędzania czasu. A osiągnięcie stanu pełnej relaksacji jest istotnym elementem w terapiach snu i antystresowej oraz leczeniu bólu. Wpływ dźwięków na jego odbiorcę jest przedmiotem wielu naukowych badań, z których wyciągane są wnioski niekiedy zaskakujące. Profesor Adrian North z Uniwersytetu w Edynburgu ustalił, że miłośnicy bluesa są kreatywni, łagodni i spokojni, fani country pracowici, nieśmiali i konwencjonalni, a reggae leniwi, towarzyscy i łagodni. Jazzmeni mają wysokie poczucie własnej wartości, a słuchacze opery bywają bardzo delikatni. Sformułował też zdumiewającą tezę, że zbliżonymi cechami charakteryzują się fani muzyki klasycznej i metalu. To podobieństwo uzasadniał tym, że oba gatunki mają w sobie coś uduchowionego, są emocjonalne i w ich utworach wiele się dzieje. Rzeczywiście, jak już wspominaliśmy, nawet cięższe brzmienia mogą pozytywnie oddziaływać. Pozwalają pozbyć się złych emocji, rozładować napięcie, wyciszyć. To prawdziwy katarzys. A któż z nas nie ma czasami ochoty uderzyć w talerze? Instrument. Nie dość, że w wersji mini, to jeszcze nie przeszkadzamy sąsiadom, prawda? Dokładnie. Dużo ludzi mieszka w blokach, gdzie no nie do końca możemy jakby ten zew perkusji akustycznej do końca uwolnić. Dlatego powstały na potrzeby rynku perkusje elektroniczne. Małe, lekkie, mobilne i przede wszystkim ciche. Ciche nie są, ale na pewno egzotyczną aurę wprowadzają te oto instrumenty. Afrykańskie bębny dżembe. Chcemy stworzyć sobie takie afrykański klimacik w domu, to są odpowiednie instrumenty. Dokładnie tak. Dżembe, czyli bębny typowo afrykańskie, w różnych rozmiarach, w zależności od tego, oczywiście mamy wyższe lub
niższe brzmienie i bongosy, czyli podwójne bębenki, nieco mniejsze, bardzo często używane przez perkusistów jako dodatkowy instrument. Legenda głosi, że afrykańskie bębny mają leczniczą moc. Być może, według mistrzów tej gry, czyli Djembe Fola, serca muzyków wypełniają pozytywne uczucia i tą radością chcą się dzielić z innymi. Z innymi możemy się naszym muzykowaniem dzielić bez względu na to, jak i na czym gramy. Najpierw trzeba jednak materiał zarejestrować. Prawdziwe domowe studio, prawda? Takiej wersji trochę pomniejszonej. Dokładnie, home recording, czyli studio domowe. Bardzo duży boom w ostatnich latach jest na to i rzeczywiście nawet w sprzedaży to odczuwamy. Dużo ludzi chce być samodzielnych, niekoniecznie korzystać od razu z usług profesjonalnego studia. Na szczęście rodzajów instrumentów i gatunków muzyki jest tyle, że dla każdego umysłu i serca znajdą się odpowiednie. Bo z wyjątkiem niewielkiej grupy cierpiących na amuzję, takie osoby odbierają muzykę na przykład jako nieznośny hałas, prawie wszyscy jesteśmy w większym lub mniejszym stopniu wrażliwi na muzykę, więc tę wrażliwość pielęgnujmy.